Jesteśmy w Sztumie, na rynku Starego Miasta. Starego Miasta, które w przeszłości było świadkiem wielu tragicznych wydarzeń. 17 września 1929 roku całymi Niemcami wstrząsnęła wiadomość o ogromnej tragedii, która wydarzyła się poprzedniego dnia w tym małym wschodniopruskim miasteczku. Na oczach wielu ludzi w okropnych okolicznościach zginął jeden z najbardziej znanych mieszkańców Prus Wschodnich. Niesamowity wynalazca, nauczyciel uwielbiany przez swoich uczniów, motocyklista, weteran wojenny, pomysłowy konstruktor, a w końcu pilot światowej sławy. Kim był Ferdinand Schulz? Człowiek od niepamiętnych czasów snuł wielkie marzenia o wzbiciu się w przestworza. Obserwując zbijające się w powietrze ptaki, czuł chęć do równania im, być jak te stworzenia, szybujące pośród chmur i obserwujące świat z wysokości. To niesamowite parcie na poczucie bezgranicznej wolności pchało ludzi do sięgnięcia w nieboskłony, do walki z siłą grawitacji i poczucia nowych, nieznanych dotąd doznań. Jak pisał Leonardo da Vinci, gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić. Wielu z takich śmiałków kończyło tragicznie. Znamy wszyscy mit o Dedalu i Ikarze, którzy jako pierwsi oderwali się od ziemi. Lecący ku słońcu Ikar przez swoją nieroztropność znalazł swoje przeznaczenie, ginąc w nieprzebranych morskich odmętach. Na wzór starożytnego Ikara, pionier szybownictwa Otto Lilienthal wykonał ponad 2000 lotów na maszynach swojej konstrukcji pod koniec XIX wieku, tracąc jednak życie w wypadku. W końcu jednak ludzkie parcie na dorównanie ptakom się ziściło. 17 grudnia 1903 roku samolot braci Wright dokonał pierwszego w historii 12-sekundowego udanego przylotu nad ziemią. Te przełomowe w dziejach ludzkości wydarzenie zwiastowało nową erę. Erę lotnictwa. Jednym z takich śmiałków, który poświęcił całe swoje życie na spełnienie marzeń o locie w chmurach, był bohater naszego dzisiejszego odcinka, Ferdinand Schulz, wschodniopruski Ikar. Nasz bohater urodził się 18 grudnia 1892 roku w Pisau, w dzisiejszym Piszewie, niedaleko miasteczka Röschel, czyli dzisiejszego Reszla, na terenie katolickiej Warmii. Pamiętajmy, że granice wyglądały całkowicie inaczej niż dziś i te ziemie należały w tym czasie do Cesarstwa Niemieckiego. Jego przodkowie zamieszkiwali te ziemie od setek lat. Ferdinand Junior był pierwszym z 12 dzieci Ferdinanda Schulza i Rosy Scharnik. Ojciec naszego bohatera był jedynym nauczycielem w jednoklasowej wiejskiej szkole w Piszewie, gdzie uczęszczał i jego syn. Nazwa wsi została później przemianowana na Waldensee. Do dziś, naprzeciwko kościoła pod wezwaniem świętego Walentego, istnieje we wsi dom, w którym w dzieciństwie mieszkał mały Ferdinand. Dom został w późniejszym czasie przebudowany. Dzisiaj mieści się tam sklep spożywczo-monopolowy. Niestety żadna tablica nie przypomina o sławnym mieszkańcu Piszewa. Młody Schulz już od dzieciństwa przejawia zdolności manualne i pasję do majsterkowania. Uwielbia matematykę, przyrodę i technikę. Już jako dziecko skonstruował i zainstalował na ścianie szkoły wspaniały wiatrak, który napędzał piłę tarczową na strychu. Podpiął pod nią nawet ubijaczkę do masła swojej matki. Później zmontował nawet radio, przez które Schulzowie mogli słuchać muzyki płynącej z eteru. Ferdinand okazał się być pomysłowym konstruktorem. Nie taka jednak była wola jego ojca. W tamtych czasach powszechnym było przekazywanie zawodów z ojca na syna. Ferdinand z szacunku i miłości do swojego ojca postanowił zostać więc nauczycielem. W tym celu jego ojciec wysyłał go do różnych szkół. Pierwszą z nich było katolickie gimnazjum w Braniewie, do którego uczęszczał od 1904 do 1905 roku, mieszkając u swojej ciotki. Ferie i wakacje spędzał zaś w rodzinnej miejscowości. Kochał sport, w szczególności pływanie, jazdę na rowerze i łyżwy.
Następnie w 1911 roku uczył się w Królewskim Zakładzie Przygotowawczym w Reszlu, a potem w Kolegium Nauczycielskim w Toruniu. Podczas zajęć stworzył wiele szczegółowych rysunków samolotów. Ta ostatnia szkoła miała decydujący wpływ na przyszłe życie Ferdynanda. Brał on tam udział w ćwiczeniach wojskowych przy twierdzy Toruń, obok majątku Weisshof, 15 minut drogi od jego szkoły. Piloci, którzy prezentowali tam swoje umiejętności pilotażowe, byli potem do dyspozycji zainteresowanych, którzy zarzucali ich masą pytań, a Ferdynand był zafascynowany ich pokazem. Przeogromne wrażenie, które na nim wywarli podziemni śmiałkowie, natychmiast zmieniły jego życie. Nowa pasja, lotnictwo, od teraz była dla niego wszystkim. Każdą wolną chwilę spędzał na lotnisku, z wypiekami na twarzy słuchając opowieści doświadczonych pilotów, marząc, by kiedyś samemu wzbić się w powietrze. Póki co nie było mu to jeszcze dane. 1 kwietnia 1914 roku, po ukończeniu szkoły wyższej, Ferdynand Schulz zgłosił się na rocznego ochotnika do 128 Gdańskiego Pułku Piechoty niemieckiej cesarskiej armii. Przydzielono go do 3 batalionu stacjonującego w Gdańsku. Nad Europą zbierały się czarne chmury. Po zabójstwie następcy tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, w tym samym 1914 roku, państwa Starego Kontynentu rzuciły się sobie do gardeł. Niemcy musiały walczyć na dwa fronty, otoczone przez Rosję ze wschodu oraz mając Anglię, Francję i Belgię na zachodzie. Rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Niemieckie Prusy Wschodnie znalazły się nagle na szlaku wrogiej armii rosyjskiej. Jednostkę Schulza wysłano na front. Młody Ferdynand został ranny już pierwszego dnia walk, 1 sierpnia 1914 roku. W grudniu tego samego roku, po ciężkich walkach, zostaje odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy za męstwo w obliczu wroga i awansowany na starszego szeregowego. W 1915 roku jego 128 Gdański Pułk Piechoty przeniesiono na front zachodni do Francji. Po tym jak został ranny odłamkiem granatu, trafił do szpitala wojskowego. Ze szpitala wojskowego wysłał pismo o przeniesienie do lotnictwa, zatwierdzone w lutym 1917 roku. Przeniósł się do Piły, a potem do szkoły lotniczej w Großenheim w Saksonii. 9 marca wraz ze swoim instruktorem po raz pierwszy wsiadł do samolotu szkoleniowego. Po 46 lotach umożliwiono mu wreszcie samodzielny start. Po awansie na młodszego sierżanta przeniesiono go pod koniec 1917 roku na front zachodni, na lotnisko 2 Armii Niemieckiej, gdzie przydzielono go do 10 Eskadry Bojowej stacjonującej na lotnisko Escaffour w Champagne. 3 stycznia 1918 roku Ferdynand Schulz wraz ze swoją jednostką poleciał w swój pierwszy lot bojowy. Wiąże się z tym pewna ciekawostka. Podczas lotu bojowego zaskoczył budujący obóz pod lasem oddziały brytyjskie, które natychmiast otworzyły do niego ogień. Pociski wroga przedziurawiły skrzydło i kadłub samolotu, a jego towarzysz został ranny. Lecąc pod ciągłym ostrzałem, samolot został wreszcie trafiony w silnik, który zaczął odmawiać posłuszeństwa. Wtedy Schulz postawił wszystko na jedną kartę. Dokonał obrotu w powietrzu, podbił swój samolot i postarał się dowiedzieć, gdzie są jego wojska na ziemi. Nie chciał trafić do niewoli, ani zginąć w płomieniach. Dzięki swoim umiejętnościom udało mu się wylądować awaryjnie na polu, roztrzaskując swoją maszynę i przedostać do swoich. Jego ranny towarzysz niestety tego nie przeżył. Cudem ocalały Schulz nie był nawet draśnięty. Pocisk, którym został trafiony jego silnik, zabrał ze sobą i nosił do końca życia jako amulet. Nie wiemy, czy to szczęśliwy talizman, boska opatrzność czy po prostu szczęście, ale nasz bohater jeszcze 97 razy wychodził cało z ciężkich walk pod niebem Francji. Pod koniec I wojny światowej nagrodzono go odznaką za rany, krzyżem żelaznym pierwszej klasy i awansem na podporucznika rezerwy. Schulz został dowódcą całej eskadry. Przeniesiono go jednak do Frankfurtu nad Odrą, gdzie miała odbywać się demobilizacja niemieckiego wojska. Schulz, rozstając się ze swoimi maszynami, miał oczy pełne łez. Rozpoczął się cywilny rozdział w życiu Ferdynanda. Po powrocie do rodzinnego Piszewa zastąpił swego ojca na stanowisku lokalnego nauczyciela, a później przeniósł się w okolice Tucholi, gdzie przez pewien czas nauczał w szkole katolickiej w Jeleńcu, w dzisiejszym Jeleńczu. Uczył historii, geografii i wychowania fizycznego.
Nie chciał jednak opowiadać o swojej wojennej przyszłości na froncie. Jego pasja do latania nie dawała jednak o sobie zapomnieć. W latach 1920-1921 zaprojektował i skonstruował swoje dwa pierwsze szybowce, FS-1 i FS-2. Dlaczego akurat szybowce? Niemcy po klęsce w I wojnie światowej i podpisaniu upokarzającego traktatu wersalskiego musieli poddać się prawie całkowitemu rozbrojeniu. Musieli oddać swoje czołgi, samoloty i flotę. Mieli zakaz budowania sił lotniczych. W tej sytuacji rosło zainteresowanie legalnym zdobywaniem przestworzy, właśnie przez konstruowanie szybowców. Było lato 1922 roku. Ferdinand wraz z trójką kolegów z Ostpreußische Verein für Luftfahrt, czyli Wschodniopruskiego Związku Lotniczego, przebywając nad Bałtykiem, odkrył miejsce, które zaważy nad jego przyszłością, które podłoży podwaliny pod jego przyszłe sukcesy. Na Mierzei Kurońskiej odkrył teren idealnie nadający się, wręcz stworzony do lotów szybowcowych. Było to w miejscowości Rozitym. Dziś miejsce te zwie się Rybaci i leży w obwodzie kaliningradzkim. Wyczyny szybowcowe, które miały tu miejsce, wkrótce staną się znane nie tylko w Prusach Wschodnich czy w Niemczech, ale i na całym świecie. Rozpoczął się najbardziej płodny okres w życiu naszego lotnika. W październiku 1921 roku Ferdinand postanowił spróbować swoich sił jako nowicjusz na drugich zawodach lotniczych w Rhön wraz ze swoim szybowcem FS-2. Komisja konkursowa odrzuciła jednak jego maszynę, uznając ją za zbyt niebezpieczną do lotu. Czas pokaże, jak członkowie komisji bardzo się mylili. Schulz nie poddał się i wykonał 8 lotów ze zbocza poza konkursem. Podczas jednego z nich przeleciał 365 metrów 46 sekund, co spotkało się z wielkim zdziwieniem. Nasz śmiałek otrzymał 1000 marek nagrody pocieszenia za ten niezwykły pokaz. Schulz ocenił niesamowite walory wietrzne na nadbrzeżnych wydmach leżących nad Zalewem Kurońskim. Nasz bohater był zachwycony panującymi tu warunkami. Podekscytowani lotnicy zorganizowali w 1923 roku pierwszą edycję niemieckich nadbrzeżnych zawodów szybowcowych, w których wzięło udział 11 śmiałków. Później otwarto szybowisko, a w 1924 roku rozpoczęto szkolenie nowych pilotów. Po kilku latach Ferdinand Schulz miał na swoim koncie 10 różnych modeli szybowców, zaprojektowanych i zbudowanych przez siebie w pobliskim Królewcu, w dzisiejszym Kaliningradzie. Jedną z jego najbardziej znanych konstrukcji było FS-3, zwany Bejzenstielkiste, skrzynia z trzonków do mioteł. Skąd ta nazwa? Ferdinand Schulz projektował i budował swoje maszyny z materiałów, które miał dostępne pod ręką. Swoje pierwsze konstrukcje FS-1 i FS-2 zbudował z drewnianych listewek, blachy z puszek po konserwach, drutu do wiązania kwiatów, papieru pergaminowego i płótna. Tak samo i konstrukcja FS-3 wydawała się prymitywna i toporna, ale to właśnie na niej Schulz bił swoje rekordy. Co można powiedzieć o budowie tej maszyny? Szybowiec FS-3 to górnopłat ze skrzydłem dwudźwigarowym. Profil skrzydła został dopracowany właśnie przez Schulza. Ściągacz ogonowy tworzą dwa dźwigary umieszczone jeden na drugim. Szkielet został zbudowany z listew świerkowych i zawiasów drzwiowych. Drążek sterowniczy z jodowego kija od miotły. Pokrycie skrzydeł zrobiono ze starych wojskowych poszewek na kołdry i materiału z balonu. Elementy maszyny związano sznurkiem konopnym, a olinowanie Schulz wykonał z fortepianowych strun. Sterami zaś są dwie przypominające rakiety do tenisa klapy na końcach skrzydeł. Schulz budował oryginał w 1922 roku, zaś ten model w skali 1:2 wykonano w latach 70. w Niemczech na podstawie rysunków Schulza. Jaka była więc wielkość oryginału? Ten jednoosobowy szybowiec liczył 4,8 metra długości oraz 12,5 metra rozpiętości skrzydeł. Masa całej konstrukcji to po przebudowie ponad 65 kg, a razem ze swoim pilotem masa startowa wynosiła ponad 123 kg. A jak wyglądał start i lot takiego szybowca? Po wyprowadzeniu szybowca z hangaru wciągano go na wzniesienie, z którego miał zacząć swój lot. W Rozitym startowano ze wzgórz o wysokości 38 i 48 metrów. Na szczycie pilot przygotowywał się do lotu, zasiadając na siedzeniu i nakładając kask. Podczas startu dwie lub trzy osoby trzymały tył i skrzydła maszyny, gdy reszta, od 6 do 10 osób, za pomocą gumowych lin rozpędzała szybowiec na komendy naciągaj, biegiem, puść.
Po danym starcie gumowa lina się odpinała i szybowiec wzbijał się w powietrze. Pilot kierował maszyną za pomocą drążków sterowniczych, poruszających sterami na końcach skrzydeł. W pierwszych szybowcach nie było żadnych przyrządów. Latano w otwartej kabinie. Prędkość oceniano na podstawie furkotania nogawek spodni lub gwizdu wiatru na zastrzałach. Czasami przeloty kończyły się tragicznie, upadkiem maszyny do morza lub nawet śmiercią pilotów. Płeć piękna także brała udział w lotach, wydając na świat wiele utalentowanych pilotek. 1 czerwca 1923 roku Schulz dostał etat drugiego nauczyciela w katolickiej szkole w Neumark, dziś to Nowy Targ, na południowy wschód od Malborka, gdzie pracował przez kilka lat. Tam też w wolnym czasie zajmował się konstruowaniem nowych maszyn. Ferdynandowi przyznano półroczny urlop w pracy w szkole, aby miał czas na rozkręcenie szkoły szybowcowej w Rosyten i organizację pracy instruktorskiej. Szkolił nowych adeptów lotnictwa, głównie podczas wakacji. To właśnie głównie w Rosyten Ferdynand Schulz bił światowe rekordy w szybownictwie. W 1924 roku na skrzyni z kijów do mioteł ustanowił rekord świata w locie na czas. Przebywał w powietrzu 8 godzin i 42 minuty. W październiku następnego roku na zawodach na Krymie w ZSRR na szybowcu wyczynowym Moritz pobił ten rekord, będąc nad ziemię ponad 12 godzin. W 1926 znów w Rosyten osiągnął ponad 9 godzin w locie dwuosobowym. Rok później, w tym samym miejscu, na szybowcu Westpreußen, przyszły kolejne trzy rekordy. W locie wahadłowym przeleciał 455 km, w locie na odległość 545 km i w prędkości lotu 60 km na godzinę. Ferdynand Schulz osiągnął pozycję najlepszego pilota szybowcowego na świecie. Znaczące sukcesy zachęciły Schulza do dalszych działań. W 1925 roku stał się współzałożycielem Zachodniopruskiego Związku Lotniczego Westpreußische Verein für Luftfahrt w Marienburgu, dzisiejszym Malborku. Związkowi udostępniono szopę i warsztat w dzielnicy Piaski. W tym okresie Schulz poznał tam swojego przyszłego towarzysza i najlepszego przyjaciela, Bruno Kaisera. Prezesem związku został sam burmistrz Malborka. Nowy ośrodek szkoleniowy powstał więc w tym mieście. I tam właśnie idziemy. Jesteśmy teraz na Wielbarku, w południowej dzielnicy Malborka. To właśnie tutaj Ferdynand Schulz otworzył swój kolejny ośrodek szkoleniowy. Lotnisko szybowcowe znajdowało się na tym polu za mną, pomiędzy tak zwanym pierwszym a drugim lasem wielbarskim. Schulz odkrył i docenił walory terenowe Wielbarku. W Dolinie Nogatu, na wysokiej 40-metrowej skarpie nadrzecznej, występują prądy wstępujące, które zapewniają idealne warunki do rozwoju szybownictwa. Na przełomie 1926 i 1927 roku powstanie tu lotnisko wraz z hangarami dla stacjonujących tu maszyn. Na planie miasta z lat 40., obejmującym także południowe obszary miasta, zaznaczono budynek, w którym był najprawdopodobniej hangar, w którym trzymano szybowce. Obiekt ten znajduje się na drodze prowadzącej od zabudowań w kierunku tak zwanego drugiego lasu wielbarskiego. Dziś teren ten porastają drzewa i krzewy. Czy znajdziemy tam jakieś pozostałości po oderwionym budynku? Zaraz się przekonamy. Będąc historykiem, nie zawsze możemy dowiedzieć się wszystkiego z książek lub map. Lokalną historię tworzą ludzie, szczególnie mieszkańcy, którzy widzieli i słyszeli to i owo. Żyją do dzisiaj i chcą dzielić się tym, co zasłyszeli. Dzisiaj poznamy jedną z takich historii. I postaramy się sprawdzić, czy te relacje można powiązać ze źródłami historycznymi. Moim rozmówcą jest dziś Mateusz, który wychował się w okolicznej wsi. Mieszkając tu od dziecka, pomoże nas wprowadzić w tajemnicę lasu wielbarskiego. To właśnie on, będąc moim przyjacielem od dzieciaka, wprowadził mnie w odkrywanie tajemnic lokalnej historii. Mateusz, oddaję Tobie głos. Witam wszystkich widzów. Tak jak wspominał Michał, również interesuję się historią i od najmłodszych lat, chadzając tutaj po okolicy razem z ojcem, on często mi opowiadał, co tutaj się działo nawet przed wojną. No skąd to wie? Tata opowiadał mi, że przed wojną tutaj w okolicy było lotnisko szybowców i są tutaj gdzieś fundamenty na polu
po starym niemieckim hangarze. Jesteś tego pewny? Nie wiem, możemy to sprawdzić. Często historia mówi jedno, a świadkowie drugie. Czy w tym miejscu przed wojną był hangar? Postaramy się sprawdzić, jaka jest prawda. Gotowy? No, idziemy. Chodź, Michał. Zobacz, wystająca blacha. To jest to miejsce, o którym mi tato opowiadał. No pięknie, znaleźliśmy fundament. Chodźmy dalej wzdłuż muru. To musi być to. Mamy to. Właśnie w takich kępach krzaków, będących wyspami pośród okolicznych pól, możemy natrafić na resztki dawnych budowli. Dziś udało nam się odkryć pozostałości po budynku. Fundamenty najprawdopodobniej dawnego hangaru. W takich hangarach właśnie stały szybowce, na których latali adepci szkoły lotniczej w Malborku. W 1942 roku, podczas II wojny światowej, rozpoczęła się rozbudowa lotniska szybowcowego na Wielbarku. Postawiono nowe hangary, ale słuch po nich zaginął. Czy ich resztki zostały rozorane przez rolników? Tego już się nigdy nie dowiemy. Po lotnisku na Wielbarku nie pozostał już żaden ślad. Możemy sobie tylko wyobrazić szybowce startujące na tle malowniczego landszaftu Żuław Wiślanych, z majaczącą w oddali sylwetką potężnej twierdzy krzyżackiej w Malborku. W styczniu 1927 roku Schulz otrzymał pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Malborku, w dzielnicy Piaski, w Katolische Volksschule Sandhof. To ten budynek za mną. Dziś mieszczą się tam gabinety lekarskie. Nie możemy zapominać o tym, że Schulz oprócz bycia mistrzem szybownictwa był także niesamowitym nauczycielem i wychowawcą, uwielbianym przez swoich uczniów i wspominanym jeszcze wiele lat po jego śmierci. Z takim samym zapałem oddawał się swojej lotniczej pasji, jak i pracy nauczyciela. Nasz bohater po otrzymaniu pracy w Malborku zamieszkał w hotelu Zum Kurfürsten, po polsku u księcia elektora, przy Danziger Platz 7, dzisiejszym Placu Słowiańskim. To ten właśnie budynek. Na parterze znajduje się dzisiaj bar Puchatek, a Schulz mieszkał na piętrze. Zachowało się zdjęcie wnętrza pokoju sławnego szybownika. Pokoju prawdziwego pasjonata, pełnego map, planów i modeli szybowców. Na cześć wielokrotnego mistrza świata na elewacji budynku umieszczono tablicę pamiątkową. Zerwana po ostatniej wojnie pojawiła się tu znów w języku polskim i niemieckim, dzięki akcji mieszkańców miasta. Ferdinand Schulz był bardzo znanym mieszkańcem przedwojennych Prus Wschodnich. Z ogromną pasją i zawziętością oddawał się swojej pracy, czym zaskarbił sobie przyjaźń swoich kompanów. Był skromnym, pomocnym kolegą, zadziwiającym innych swoją wiedzą i umiejętnościami. Kochał towarzystwo, a po zakończonej pracy często zasiadał ze swoimi współpracownikami do szklanki grogu. Codziennie jeździł ulicami Marienburga na swoim motorze, przez co szybko stał się bardzo rozpoznawalny. Przyczyniło się to także do jego ogromnej popularności wśród kobiet. Przyciągała je sława pilota, odwaga, a także osobisty czar wielkiego mistrza. Jednak w jego sercu było miejsce tylko na jedną miłość – do szybownictwa. Żeby opędzić się od wielbicielek i sprawić wrażenie zajętego, Schulz fotografował się z dziećmi, ale nie swoimi. Nigdy się nie ożenił, nie pozostawił po sobie żadnego potomstwa, oddając się bez reszty lotnictwu. 17 czerwca 1927 roku Niemcy obiegła straszna wiadomość. Schulz padł z wysokości 40 metrów, lecąc nad Gdańskiem Wrzeszczem, całkowicie rozbijając swoją maszynę. Po tym tragicznym wypadku leżał w szpitalu 11 dni w śpiączce. Niedługo potem jednak miał znów powrócić do latania. Dzięki zamieszkaniu w Malborku mógł od teraz osobiście nadzorować budowę lotniska w południowej części miasta. Spędzał na nim coraz więcej czasu. To właśnie startując z lotniska na Wielbarku, Schulz dokonał swojego najciekawszego i najbardziej brawurowego wyczynu. Podczas jednego z lotów w maju 1928 roku
Silny, wiejący z prędkością 14 metrów na sekundę wiatr północno-zachodni wyniósł naszego bohatera aż 650 metrów ponad ziemię, co samo w sobie było już światowym rekordem. Szulc postanowił posunąć się jeszcze dalej. W swojej niesamowitej odwadze porwał się na czyn, którego nie dokonał jeszcze nikt. Postanowił zobaczyć z góry największą na świecie ceglaną warownię. Poleciał nad Malbork. Nikt się nie spodziewał nawet po tak sławnym pilocie, tak niebezpiecznego i szalonego wyczynu. W każdej chwili pilot mógł stracić panowanie nad maszyną i roztrzaskać się o dachy kamienic lub potężne mury zamku. Mieszkańcy grodu Marii, w którym odbywał się właśnie jarmark, byli świadkami niesamowitego widowiska. 150 metrów nad ich głowami przyleciał nieustraszony mistrz świata, witany z ziemi okrzykami setek ludzi wiwatujących na jego cześć. Pierwszy raz w historii świata człowiek przeleciał szybowcem ponad miastem, a było to właśnie tu, w Malborku. Chwilę tę uwieczniono na fotografii, która stała się jednym z symboli awiacji. Ferdinand Schulz był na ustach mieszkańców całej Europy. Wdzięczna ludność Malborka ufundowała swojemu asowi kamień pamiątkowy. Granitowy głaz z wyrytym na nim napisem pilotowi szybowcowemu Ferdinandowi Schulzowi 1928. Skromny i zachowawczy Schulz miał podobno stwierdzić, że pomniki stawia się zmarłym, a nie żywym. Nikt nawet nie przypuszczał, jak prorocze to były słowa. Pomnik ustawiono na północnych obrzeżach lotniska, w miejscu, gdzie dziś biegnie linia lasu. Na wojskowej mapie Malborka oznaczono miejsce, gdzie według mnie mógł znajdować się ten głaz. Idziemy to sprawdzić. W okolicach domku w lesie znajduje się droga prowadząca na skarpę, gdzie według podań mógł znajdować się pomnik na cześć Schulza. Okolica jest bardzo zarośnięta i ciężko znaleźć teren oznaczony na mapie. Ale myślę, że to tutaj. Ruszamy na poszukiwania. Po mozolnej eksploracji gęstych krzaków wreszcie ukazuje nam się on. Postument po pomniku Ferdinanda Schulza. Po dorzeczeniu postumentu widać dokładnie miejsce, w którym znajdował się niegdyś kamień. Obok widać też miejsce na rurę odwadniającą. Co jednak stało się z samym kamieniem? Według relacji kamień trafił na obelisk ku czci generała Józefa Smagi. Obelisk ten stał na terenie jednostki wojskowej w Malborku, który był patronem. Dziś jednak kamień ten ma swoje trzecie życie, ale o tym innym razem. Mało kto wie, że na lotnisku na Wielbarku znajdował się także drugi pomnik. Czy okoliczni mieszkańcy wiedzą coś na ten temat? Mówiło się o pomniku zmarłego pilota, ale to nie jest tutaj. Teraz wiemy, że to był pomnik Ferdinanda Schulza. Według pewnych źródeł wiemy, że drugi pomnik poświęcony był przyjacielowi Schulza, Bruno Kaiserowi. Napływowi mieszkańcy nie wiedzą nic na ten temat, ponieważ najprawdopodobniej pomnik został zniszczony po 1945 roku. Według pewnych doniesień wiemy, że został wrzucony ze skarpy. Czy nad Niewą wozu znajdziemy jeszcze jakieś jego resztki? Zaraz się przekonamy. Jesteśmy nad Niewą wozu i myślę, że znaleźliśmy coś ciekawego. W okolicy leży wiele kamieni pokrytych zaprawą. Myślę, że pochodziły ze zniszczonego postumentu pomnika Bruno Kaisera. Według podań pomnik Kaisera był wykonany z granitu. Znaleźliśmy fragment czerwonego granitu, obrabianego ludzką ręką, który na pewno nie znalazł się tutaj przypadkiem. Czy to fragment zrzuconego z góry pomnika Bruno Kaisera? Miejsce i materiał wskazują na to, że tak. Jednak dopiero kiedy odkryjemy napis, będziemy tego pewni. Dziś jednak zostawiamy te kwestie odkrywcom, na których czeka rozwikłanie tej zagadki. Nieopodal, obok wysniętego już dziś stawu, na planie widzimy jakieś zabudowania. Stał to niegdyś bardzo stary budynek, w bardzo złym stanie. Na zdjęciu sprzed 30 lat widać dokładnie, jak wyglądał. Bardzo dobrze go pamiętam, przychodząc tu jako dziecko. I znałem też jego mieszkańców. Budynek ten wyburzono, bo groził zawaleniem. Przed wojną mieściły się tu mieszkania, czy raczej kwatery dla przybywających tu czasowo lotników. Pozostał po nim już tylko gruz i obrysy fundamentów. Niestety, nie udało się uratować tego niemego świadka historii.
Obok dawnych kwater dla lotników, przy samym jeziorku, dziś już prawie wyschniętym, stał kolejny budynek. Jego funkcję widać doskonale na zachowanej fotografii archiwalnej. Był to drugi hangar, w którym trzymano szybowce. Dziś miejsce te porastają gęste zarośla. Istnieje jednak jeden jedyny obiekt, pamiętający do dziś świetność lotniska szybowcowego na Wielbarku. Niepozornie skryty za szatą drzew, pozornie wydaje się niezwiązany z tematem naszej podróży. Pozory jednak mylą. Przed II wojną światową na terenie lotniska szybowcowego znajdowała się restauracja zwana Waldschenke, czyli Leśny Szynk. Była najdalej na południe wysuniętą restauracją w Malborku. Jej właścicielem był Franz Omniszyński Omsen, którego goście pieszczotliwie nazywali Omni. Lokal zamknięty poza sezonem, latem zmieniał się w gwarną gospodę, rozbrzmiewającą pełnymi przygód opowieściami i gromkimi śpiewami licznie tu przybywających pilotów i szybowników. Dziś miejsce to zatraciło swój dawny charakter, a plac, na którym niegdyś stały stoliki, porosły dziś drzewa i krzewy. Po wojnie budynek zaadaptowano na mieszkania dla pracowników lokalnego PGR-u Wielbark, a do 1965 roku stały tutaj cygańskie tabory, których mieszkańcy mieli w okolicy swoje obozowisko. Lotnisko pełniło swoją funkcję do stycznia 1945 roku, kiedy znalazło się na osi natarcia wojsk Armii Czerwonej. Po wyparciu brujących się na Wielbarku Niemców, Rosjanie na terenie lotniska ustawili baterie słynnych Katiusz, które z tego miejsca ostrzeliwały zamek i miasto Marienburg. Po wojnie, do końca lat 40. startowały stąd polskie szybowce z organizacji Służba Polsce. I to kolejna ciekawostka. Pracował tutaj ojciec Grzegorza Lato, słynnego polskiego piłkarza. Podczas ćwiczeń szybowcowych wydarzył się tu niegdyś wielki wypadek. Jedna z maszyn została wciągnięta i zmiażdżona przez elektromechaniczną wciągarkę. Na szczęście nikt nie zginął. Potem teren zaorano i tak wygląda do dziś. Schulz pod koniec lat 20. był u szczytu swojej sławy. Organizował pokazy lotnicze w Iławie. Zabierał pasażerów w loty nad Malborkiem, startując z lotniska położonego na północ od zamku, gdzie właśnie jesteśmy. W maju 1928 roku w rejonie Grunau w Karkonoszach Ferdinand Schulz ustanowił nowy rekord wysokości lotu 652 metry nad poziomem morza, startując z okolic najwyższego szczytu tych gór – Śnieżki. Był jedynym pilotem, który pobił wszystkie możliwe rekordy świata w szybownictwie. Z pewnością mógłby dokonać jeszcze wspanialszych wyczynów, gdyby nie tragiczne zrządzenie losu. Jedziemy na miejsce wielkiej katastrofy. Jesteśmy znów w Sztumie, na rynku Starego Miasta. W niedzielę 16 czerwca 1929 roku odbywała się tu wielka uroczystość, odsłonięcie pomnika żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Głównym punktem programu miał być przelot nad miastem sławnego Ferdinanda Schulza i jego przyjaciela Bruno Kaisera, którzy mieli zrzucić z powietrza wieniec pamiątkowy ufundowany przez malborskich lotników. Wszyscy mieszkańcy Sztumu z niecierpliwością oczekiwali przelotu sławnego lotnika w samolocie o nazwie Marienburg. Nagle nad miastem odezwał się warkot silnika. Wylatujący mieszkańcy siedzieli na niebie nad latującego Schulza. Zamiast wspaniałych akrobacji, ich oczom ukazał się jednak przerażający widok. Fragment jednego ze skrzydeł nagle oderwał się od maszyny, potem odpadła kolejna część, a samolot błyskawicznie runął na ziemię, rozbijając się na sztumskim rynku. Chaos był totalny. Przerażeni mieszkańcy rzucili się na miejsce katastrofy, gdzie w zgliszczach swojej maszyny leżało dwóch pilotów. Obaj byli już niestety martwi. W popołudniowej audycji radiowej całe Niemcy usłyszały tragiczną wiadomość o śmierci dwóch lotników. Zewsząd napływały wyrażające żal telegramy kondolencyjne. Przy dźwięku dzwonów przewieziono zmarłych ze Sztumu do Malborka, gdzie Bruno Kaiser znalazł miejsce ostatecznego spoczynku na cmentarzu jerozolimskim. Jego grobu niestety nie udało mi się odnaleźć. Ferdinand Schulz na życzenie swojej rodziny został pochowany w Lisbarku Warmińskim, gdzie do dziś istnieje jego dobrze zachowany nagrobek. Wieniec, który miał zrzucić na rynku w Sztumie, zdobił teraz jego własną trumnę.
Po śmierci Schulza w hali sportowej w Malborku przygotowano pośmiertną wystawę na cześć tragicznie zmarłych pilotów, na której prezentowano m.in. ich maszyny. Na sztumskim rynku ufundowano tablicę oraz kamień pamiątkowy ustawiony na miejscu wielkiej katastrofy. Kamień ten nie przetrwał do dzisiejszych czasów, lecz w ostatnich latach mieszkańcy Sztumu uhonorowali Schulza nową tablicą na ścianie kościoła na rynku. Tablicę pamiątkową ufundował pan Sławomir Michalik, znany pasjonat lokalnej historii, który we wnętrzu kościoła prezentuje swoje niesamowite zbiory. Tablica pamiątkowa pojawiła się też na elewacji domu, w którym w Malborku mieszkał słynny lotnik. Ufundowano także pomnik wraz z popiersiem, ustawiony na Ehrenhof, małym dziedzińcu przy malborskim Nowym Ratuszu. Po wojnie pomnik zaginął. Został odnaleziony kilka lat temu przez lokalnych pasjonatów historii. Co się z nim działo przez te dziesiątki lat? Został wkopany w ziemię i pełnił funkcję krawężnika. Dzięki staraniom mieszkańców zdołał powrócić na swoje dawne miejsce, przypominając o ogromnych dokonaniach Ferdynanda Schulza. Czy uda się także odnowić popiersie wielkiego lotnika? To się jeszcze okaże. Ferdynand Schulz zapisał się złotymi zgłoskami w historii światowego lotnictwa. Wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, utalentowany konstruktor, uwielbiany przez swoich uczniów nauczyciel, bożyszcze kobiet. Bez względu na to, że był Niemcem, który w kolejnych latach doprowadzą do ogromnego cierpienia naszego narodu, powinien zostać zachowany w pamięci przez dzisiejszych mieszkańców naszego miasta, Malborka, Polaków. Mam osobisty związek z postacią wielkiego lotnika. W budynku za mną znajdowała się szkoła podstawowa nr 3, której byłem uczniem, którą nazwano na cześć wielkiego pilota. Ferdynand Schulz Volksschule Willenberg. Szkoła ludowa na Wielbarku imienia Ferdynanda Schulza. Dziś jednak świadomość historyczna rośnie i coraz więcej ludzi interesuje się dawnymi dziejami swojej najbliższej okolicy. Istnieje jeszcze wiele białych plam i rzeczy czekających na swojego odkrywcę. Póki żyją jeszcze świadkowie, istnieją miejsca znane ze starych zdjęć. Postarajmy się zachować to wszystko dla potomnych, póki jeszcze jest czas. Mam nadzieję, że ten krótki film, choć trochę, w tym pomoże i zapełni tę niszę. Składam serdeczne podziękowania dla pasjonatów lokalnej historii, w szczególności dla Tomka Gajczyka za udostępnienie swoich zbiorów prywatnych, a także dla przyjaciół i lokalnych mieszkańców służących swoją wiedzą, bez których nie powstałby ten film. Jeśli chcecie więcej filmów o lokalnych tajemnicach, zapomnianych bohaterach i eksploracji opuszczonych miejsc pełnych historii, dajcie znać w komentarzach. Klikajcie łapki w górę, dzwoneczek i oczywiście subskrybujcie.